Jammer. To urządzenie uniemożliwiające nagranie prowadzonej rozmowy. Wszystkie urządzenia audio zostają wyłączone, czyli wszystkie te, które mają mikrofony. Szpiegl.pl. Cześć. Po czym poznać szpiega? Po krawacie, szczególnie na plaży. A tak naprawdę chodzi o to, że należy wtapiać się w tłum. Jak to mówiły staropolskie przysłowie. Jeśli wpadniesz między wrony, musisz krakać jak jony. Szpiegl.pl. Cześć. Robert Little. W gąszczu luster. Świetna książka oraz 3-odcinkowy serial na jej podstawie. Company, czyli firma. Dopchać to jeszcze jednym filmem. Dobry agent i jest rewelacyjnie. Szpiegl.pl. Cześć. Nie wszystkie osobowe źródła informacji przekazują dane o zagrożeniach. Jest taka kategoria, która pomaga oficerowi prowadzącemu ogarnąć się w temacie. Są to specjaliści. W Służbie Bezpieczeństwa nazywano ich konsultantami. Szpiegl.pl. Cześć. Iwan McGregor i George Clooney zagrali w filmie Człowiek, który gapił się na kozy. Nie wiem, czy wiesz, ale to jest prawdziwa historia. Szpiegl.pl. Cześć. To naprawdę bardzo interesujące opracowanie. Wojna informacyjna, propaganda, dezinformacja. Jak to było na Ukrainie w latach 2013-2019? Michał Marek, Operacja Ukraina. Polecam serdecznie. Szpiegl.pl. Cześć. Analiza informacji daje nam odpowiedzi na 3 istotne pytania. Co się wydarzyło lub czasami co się wydarzy? Jakie to ma znaczenie? Oraz jakie decyzje powinniśmy podjąć? Jakie działania powinniśmy wdrożyć? Szpiegl.pl. Cześć. Wczesno-średniowieczna kronika Tietmara, kronika niemiecka. O Polakach. Gardzili posłuszeństwem despocie. Znamienne jest również odniesienie do ich umiejętności szpiegowskich. Szpiegu.pl. Cześć. Polecę książkę może nie nową, ale wciąż bardzo interesującą. Gadżety szpiegowskie. Szalony geniusz. Twoje własne gadżety szpiegowskie. Szpiegu.pl. Cześć. Pierwsze oficjalne narodowe święto państwowe ogłosił król Władysław Jagiełło 15 lipca 1411 roku. Obchodzono je przez kolejne 4 wieki. Szpiegl.pl. Cześć. Analiza manipulacyjna nie polega na manipulowaniu informacją czy danymi, ale na manipulowaniu dłońmi. Chodzi o specjalistyczne badania, którym poddaje się osoby bądź obiekty, na przykład broń palną. Szpiegl.pl. Cześć!